gdzie w internecie można znaleźć informacje dotyczące stenografii, także z typowo akademickiego punktu widzenia. Może są jakieś poradniki, może jakiś filmik na portalu, albo jakiś doradca w sieci. No więc niestety nie wiem. Jeżeli chodzi o samą scenografię, ja się tym nie zajmuję, natomiast kilka razy się o coś takiego otarłem. Moja koleżanka z roku, na pierwszym roku zresztą, miała znajomych w Akademii Teatralnej i ci bodajże na Wydziale Reżyserii. I tak jak architekci na studiach robią projekty takie semestralne, szkolne, czyli na koniec semestru jest wystawa takich projektów, co w każdym semestrze są przynajmniej dwa i na koniec semestru trzeba taki projekt przedstawić w postaci plansz, które wiesza się na wystawie, chodzi komisja i ocenia te projekty. Tak samo studenci Akademii Teatralnej robią przedstawienia takie właśnie semestralne, a nawet dyplomowe, tak jak architekci robią projekty dyplomowe. I nie ukrywam, że w czasach, kiedy byłem studentem, ja przeżyłem olbrzymie zauroczenie Akademią Teatralną. Bardzo chętnie tam bywałem, bardzo chętnie chodziłem na takie przedstawienia semestralne. Były różne, lepsze, gorsze, wstęp był zupełnie za darmo, trzeba było się po prostu wkręcić. Zdaje się, że decydowała zasada, kto pierwszy, ten lepszy, bo po prostu sala, w której się takie przedstawienie odbywało, była zazwyczaj określonej wielkości. To się odbywało w budynku Akademii Teatralnej przy ulicy Miodowej. I po prostu kto przyszedł i był pierwszy w kolejce, ten wchodził. Jak komuś bardziej zależało, bo na przykład ktoś znajomy albo ktoś z rodziny brał w tym udział, to wiedział, że musi przyjść wcześniej, żeby nie dać plamy, i zazwyczaj się wejść udawało, no bo w którymś momencie mówili stop, dziękuję. I niestety więcej osób nie wpuszczamy. Tak więc ja kilka razy brałem w czymś takim udział. Te przedstawienia były absolutnie wspaniałe i fascynujące. Nie ukrywam, ja wtedy bardzo mocno to przeżywałem, bardzo mi się to podobało, aż w którymś momencie po prostu, nie wiem, czy mi się to przejadło, czy coś, przestało mi się to podobać, przestałem na to chodzić jakoś generalnie. Przykro mi to stwierdzić, teatr mi się troszeczkę przejadł. No niestety, trudno. W każdym razie moja koleżanka nawiązała jakąś taką współpracę z jednym ze studentów właśnie wydziału, znaczy reżyserii, i robiła dla niego dekorację do takiego przedstawienia semestralnego. I ja razem jeszcze z kilkoma znajomymi mieliśmy robić jako inspicjenci przy tym przedstawieniu, to znaczy mieliśmy pomóc to rozstawiać i zwijać w przerwie. Natomiast ta dekoracja nie spotkała się specjalnie, ta scenografia, z jakimś ciepłym przyjęciem, została zdjęta i ograniczona tam prawie do zera, w związku z czym pomoc nasza stała się zbędna, w związku z tym nasza rola ograniczyła się do widzów. Zresztą przedstawienie było bardzo sympatyczne, chociaż już nawet nie pamiętam, co to było. Tak więc obawiam się, że więcej informacji na ten temat niestety można znaleźć tylko i wyłącznie poprzez kontakt z osobami, które się tym zajmują. Obawiam się, że nie ma na ten temat specjalnej literatury, przynajmniej ja się z czymś takim nie spotkałem. Ale też jest to temat, który literatury raczej nie wymaga, ponieważ takiej scenografii robi się bardzo niewiele. Taką scenografię robią ludzie, którzy się tym zajmują zawodowo, a nie amatorsko, no i oni tej literatury nie potrzebują, bo oni to już wiedzą. A skąd taką wiedzę mają? Być może troszeczkę, być może nabyli ją, czy to w trakcie studiów, na przykład na kierunku architektura wnętrz na Akademii Sztuk Pięknych jest taki. Właściwie osoba, która kończy taki kierunek, właściwie trudno powiedzieć, ale to bardziej już podchodzi pod dekoratora wnętrz. Natomiast architekt, taki po politechnice, kilka razy z tematem, powiedzmy, około scenografii się styka. To znaczy ja w czasie studiów miałem na którymś semestrze jako projekt kierunkowy projekt sali teatralnej i jakiś element, powiedzmy, scenografii tam się również pojawił, ale to bardziej
pod kątem możliwości stworzenia, to znaczy w jaki sposób taki teatr się robi, w jaki sposób projektuje się scenę, w jaki sposób zapewnić miejsce na taką dekorację. I to jest bardzo szeroka wiedza, która obejmuje nie tylko kształt takich pomieszczeń, nie tylko organizację przestrzeni, ale również kwestie związane na przykład z oświetleniem. W teatrze bardzo ważna jest również akustyka. Także to są dosyć skomplikowane sprawy. Tak więc to pytanie o scenografię jest bardzo ogólne. To znaczy odpowiedź moja brzmi w ten sposób. Scenografia jako taka to jest Akademia Sztuk Pięknych, kierunek projektowanie wnętrz. Technika sali widowiskowej, technika teatru to jest architektura, właśnie taka politechniczna i to jest po prostu taka specjalizacja, w którą po prostu można iść. Niektórzy architekci idą po prostu w daleko posuniętą specjalizację i ponieważ to jest olbrzymia wiedza, wymagająca wielu lat nauki, wielu lat praktyki, poznawania tych zagadnień, uczenia się ich. Te zagadnienia się zmieniają. Zmieniają się mody, zmieniają się możliwości techniczne i trzeba cały czas trzymać rękę na pulsie i śledzić to. Tak więc, jeżeli chodzi o teatr, to jest olbrzymia gałąź wiedzy. Zupełnie inaczej wygląda sprawa w filmie, bo scenografia dotyczy również filmu i to też bardziej przypomina kwestie dekoracji wnętrz i myślę, że takimi sprawami również zajmują się raczej absolwenci Akademii Sztuk Pięknych. I trzeba by tutaj raczej pytać osoby o związane z filmem i ja akurat tutaj mam powiązania rodzinne, jeżeli chodzi o film, to znaczy po prostu ktoś z mojej rodziny zajmował się zdjęciami do filmu i inna osoba z mojej rodziny zajmowała się kostiumami do filmu. Tak więc jeżeli coś w tym temacie, jeżeli jakieś chodzi o jakieś konkretne pytania w tym temacie, to proszę je zadać i ja mogę do tych osób dotrzeć i informacje, no troszeczkę nieaktualne, bo raczej sprzed kilku lat, kilkunastu, postarać się tego typu informacje w tym temacie zdobyć.